Niezmiernie nam wszystkim tutaj miło powitać no, grupę koordynatorów. Wiadomo, nie wszystkich, bo to jest jednak są to targi. Przy okazji przyjechaliśmy tylko, a nie specjalnie, ale bardzo się cieszę, że nas jest aż tylu. Spotkaliśmy się przede wszystkim, żeby podsumować to, co się stało, czyli nasz protest sprzed kilku już tygodni. Możemy powiedzieć protest udany, protest, który zakończył się absolutnym sukcesem w zakresie bezpieczeństwa organizacji, zdyscyplinowania. No dzisiaj wiemy, że możemy to robić dalej. Jeszcze kiedy zaczynaliśmy ten cały ambaras, to mieliśmy ogromne wątpliwości, czy ludzie będą na ulicy. No niestety przez wiele lat Polski Związek Łowiecki nas utrwalał, że nie ma co się protestować, są dyplomaci, oni sami to załatwią i tak dalej. No, w pewnym momencie pokazało to, że dyplomacja nie wystarcza. Dyplomacja jest wtedy skuteczna, kiedy ma z tyłu armię. I ta armia robi nacisk, a dyplomaci załatwiają w białych rękawiczkach. No i na to liczyliśmy i w pewnym momencie sami, dzięki panu ministrowi, udało nam się wykorzystać social media, tutaj Kamila, pozostałe osoby, które mają duże zasięgi i tak naprawdę nie bacząc na wsparcie zewnętrzne, nie powiem, że go nie mieliśmy. To nie tak, bo Polski Związek Łowiecki nie był nam przeciwny, nie był przychylny, ale nie był przeciwny, także może być, był neutralny, nie przeszkadzał i za to też szanujemy to, że udało się to zrobić, ale tak naprawdę to jest wasza zasługa. To wy zmobilizowaliście ludzi, to wy ich wyciągnęliście, to wy pokazaliście, że można i ilość ludzi przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Te 30 tysięcy, o których mówiliśmy, to nie były nasze szacunki. To były szacunki policji z godziny 11. O 11, kiedy pod sceną byli tylko i wyłącznie myśliwi, to było 30 tysięcy ludzi według policji, przy czym pewna grupa myśliwych pomyłkowo poszła jeszcze pod KPRM, bo szli takim owczym pędem za grupą. Także 30 parę tysięcy jest ta ilość, która nam się pokrywa. Po pierwsze z danymi ze strony zarządcy parkingu, który mówił o takiej liczbie autokarów, jak i z naszymi tymi przekazami z policji. I to jest super, bardzo fajnie pokazaliśmy, że potrafimy się i trochę bawić i protestować. I dzisiaj wiemy, że mamy siłę, mamy energię, potrafimy to zrobić. Każdy kolejny element był coraz lepszy. No, bijemy się w pierś, nie wszystko wyszło nam idealnie. To od razu mówię, sam zauważyłem pewną mankament. Na przykład nie wpuściliśmy na scenę pana Bosaka, obawiając się politycznego, że tak powiem, działania. Ja zapomniałem o nim chyba też, że on przecież jest teraz wicemarszałkiem Sejmu. I to można było wykorzystać lepiej, bo taka osoba przykułaby uwagę mediów. Ale też nie sądziliśmy, słuchajcie, że napotkamy na tak ogromny ban medialny. Bo spodziewaliśmy się, że media mogą nas nie w całości pokazać, jakieś fragmenty wybrać, ale on nas w ogóle nie pokazał. To była największa od wielu lat manifestacja pokojowa w Warszawie, która zupełnie gdzieś tak jakby się nie pojawiła. Dzisiaj wiemy, że kolejne działania zrobimy nie do końca już pod egidą rolników, ręka w rękę, ale już samodzielnie. Bo dzisiaj mamy do siły, jest nas na tyle dużo, że potrafimy to zrobić. Tyle tylko, że przez długi czas, to teraz wielu z was czekało na to, co zrobimy dalej, trochę się niepokoiliście, niecierpliwili się ludzie, którzy z nami pracowali. Wybaczcie, ale to było działanie zamierzone. Po pierwsze dlatego, że czekamy na działania ze strony premiera. Bo oczywiście wiecie, że petycja poszła, na spotkaniach z panem premierem Tuskiem były wypowiedzi na temat pana Dorożały. Pan premier mówi, że on za bardzo to o niczym nie wie, no to jest stary gracz polityczny. Wiemy, zdajemy sobie sprawę, że to rozgrywa, ok, więc troszeczkę też czekamy, ale nie zmarnowaliśmy tego czasu. Dzisiaj możemy już powiedzieć oficjalnie, że przed kilkoma godzinami formalnie powołaliśmy nową organizację, która nie jest ani alternatywą dla Polskiego Związku Łowieckiego, ani konkurencją dla Polskiego Związku Łowieckiego. Nie jest to zrzeszenie, bo tak być nie może. Polski Związek ma uprzywilejowaną pozycję i z niej będzie dalej korzystał. Natomiast nie jest to stowarzyszenie, bo stowarzyszenie mogłoby być odebrane jako słabe, jako takie troszkę, zebrało się kilka osób i coś chce. Szanowni Państwo, możemy oficjalnie powiedzieć, powołaliśmy Związek Zawodowy. To dla wielu z nas będzie być może zaskoczenie. No bo Związek Zawodowy kojarzy nam się z prawem pracy, z pracownikami, którzy w zakładzie protestują. Ale spójrzmy na to troszeczkę szerzej. Tak naprawdę, żeby w Polsce zostać myśliwym, to trzeba być w zasadzie zawodowcem. Bo trzeba ukończyć kurs, roczny staż, egzamin kwalifikacyjny, potem potwierdzić to również w sposób pozwolenia na broń, czyli tak naprawdę niczym nie różnimy się od zawodowców, a jedyne, co nas realnie odróżnia, to to, że my za tą swoją pracę sami płacimy, a nie otrzymujemy wynagrodzenia. I jeżeli zieloni mówią tak,
że trzeba postawić na profesjonalistów, no to my tu stawiamy profesjonalistów. Tu ich mamy. To są ci, którzy tu siedzą. Którzy mają kwalifikacje, kompetencje, wiedzę, know-how, wszystko mają. Więc mogą pracować i za swoją pracę dać pieniądze. Jeżeli ktoś nam będzie mówił, że my tu rekreacyjnie robimy, to my nie. My możemy to robić zawodowo. To, że do tej pory robiliśmy to płacąc, to tylko dla siebie. Ale jesteśmy gotowi robić to dla Państwa, również za pieniądze. No czy tak będzie, to jest mniejsza z tym. Czy tak to nie jest istotne. Ważne, koledzy, koleżanki, jest to, że jakiś czas temu przepisy się zmieniły i związki zawodowe to nie muszą być organizacje pracownicze. To mogą być organizacje osób, które chciałyby w tym zawodzie znaleźć miejsce, są gotowe podjąć taką pracę, czyli tak naprawdę każdy z nas. Może być to osoba, która prowadzi działalność gospodarczą, ale jednocześnie jest gotowa pracować jako w branży łowieckiej. I żeby to była jasność, nie jest to związek zawodowy myśliwych. Jest to związek zawodowy osób, które są gotowe pracować we wszelkich branżach związanych z użytkowaniem odnawialnych zasobów przyrody. Czyli zarówno w obsłudze rolnictwa, w obsłudze łowiectwa, w obsłudze rybactwa, generalnie wszyscy, dla których przyroda jest tą wartością dodaną i którzy są to gotowi robić na szerszą skalę. A wiemy o tym, że związki zawodowe w tym kraju mają wyjątkowo dobrą prasę, konotację, znacznie silniejszą pozycję niż stowarzyszenie. Mamy, związki zawodowe są uprawnione do konsultowania aktów prawnych, związki zawodowe są uprawnione do robienia protestów i my to właśnie dzisiaj pod egidą tej organizacji możemy formalnie robić. Możemy też na pełnym zakresie wspierać Polski Związek Łowiecki. No niestety, powiedzmy wprost, na razie nie ma wizji powrotu do niezależności od ministerstwa. Nawet projekt, o którym mówi PSL, że złożą jakąś taką propozycję, że będziemy sami wybierali sobie łowczego krajowego. Oczywiście to może być w dobrym kierunku, ale pamiętajmy, dopóki minister będzie sprawował nadzór nad Naczelną Radą Łowiecką, to nigdy nie będzie niezależny. Po prostu. To jest organ wykonawczy, który chce określone cele osiągnąć. Na niezależny Związek Łowiecki to byłby wtedy, gdyby nadzór nad nim miał sąd. Ale o tym nikt dzisiaj nie mówi. Także tutaj szanse na takie zmiany są niewielkie. I ja się dzisiaj szczerze obawiam, że nawet te założenia, że możemy powrócić do samodzielnego wybierania łowczego krajowego, łowczego okręgowych, to są pomrzonki. Dlatego, że niestety w polityce jest tak, że raz zdobytej władzy łatwo się nie oddaje. I wpływów, które ma dzisiaj minister, z pewnością tak łatwo nie odda. I my jako organizacja związkowa, jako związek zawodowy, możemy być tym buforem, bo związek zawodowy z mocy ustawy jest niezależny i nikt na niego nie może wpływać, a działalność związkowa jest objęta ochroną prawa. I jesteśmy w tej pozycji o wiele silniejsi niż członkowie stowarzyszeń, które są po prostu dobrowolnymi grupami ludzi, których łączy wspólny interes. Nas tutaj łączy znacznie więcej i chcemy, żeby w tej grupie związkowców, w tym mogę tak powiedzieć, znaleźli się myśliwi, znaleźli się wszyscy, którzy, ogrodnicy, rybacy, wędkarze, osoby, które zajmują się leśnicy, rolnicy również mogą i osoby z tym związane, osoby, które obsługują te branże, pracownicy rozmaitych sklepów łowieckich, osoby, które chciałyby tak pracować, ale również osoby, które taką działalność prowadzą. I tutaj szerokie spektrum działania ustawa dzisiaj przewiduje. My wykorzystaliśmy ten atut, który kiedyś wyniknął z orzeczenia Europejskiego Trybunału, że związki zawodowe to nie jest tylko organizacja pracownicza, ale znacznie szersza organizacja osób, które pracują bez względu na formę zatrudnienia. Nie koniecznie do pracy, to może być dowolna forma zarobkowania i my to wszyscy zawodowo robimy, no bo nie da się być myśliwym i być bezrobotnym. Z odstrzału sanitarnego nie da się wyżyć. Więc szanowni koledzy, moje koleżanki, mogę dzisiaj już z dumą ogłosić, że po pewnych długich ustaleniach udało nam się tą organizację powołać i za chwileczkę, najbliższych jak złożymy do sądu rejestrowego wniosek o zarejestrowanie formalnie związku zawodowego i już będziemy na szerszą skalę pod, jako konkretna organizacja mająca osobowość prawną, realizowali te cele, o których mówiliśmy przed strajkiem, w trakcie strajku i które przed nami się rysują i mamy wielką nadzieję, że to będziemy mogli robić w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim. No i jednocześnie pokazać stronę społeczną, bo my to cały czas podkreślamy, że dla nas strona społeczna jest prawdziwa, strona społeczna jest warta tego rozmów. Niekoniecznie to, co minister uważa za stronę społeczną, bo to jest po prostu żart.
Tak, szanowni koledzy, szanowni koleżanki, jest mi nam niezmiernie miło poinformować jako pierwszych, że powstał Związek Zawodowy Wspólna Sprawa. Dziękuję. Ja tylko chciałbym troszeczkę uzupełnić to, co tutaj kolega Miłosz powiedział i uspokoić, jeżeli ktoś myślał, ktokolwiek miał jakieś obawy co do tego, co do intencji naszych działań od samego początku, to może tak historycznie, jak to wszystko się zaczęło, to doskonale wiecie, bo jesteście koordynatorami. Natomiast od samego początku to też nie wiecie, że 9 lutego to było pierwsze spotkanie moje z Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej, jak i też wola współpracy, bo deklaracje to nasze, że będziemy chcieli protestować, zostały złożone w tego samego dnia, kiedy podjęliśmy takie decyzje. Byłem na Nowym Świecie, spotkałem się z dyrektorem Młotkiewiczem, spotkałem się z Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej i otwarcie zaproponowałem współpracę. Zaproponowałem, żebyśmy byli tym ciałem, które wyraża bardzo ten wyraźny głos. Chciałem robić wszystko to, czego nie mogła zrobić Naczelna Rada Łowiecka z jakichś względów, czy też wiadomych względów, czego nie mógł zrobić Łowczy Krajowy. Co więcej, przez całość naszego jak gdyby tutaj funkcjonowania jako protest, tą współpracę utrzymywaliśmy. Komunikowaliśmy się z Zarządem Głównym, komunikowaliśmy się również z Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej. Liczyliśmy, można tutaj otwarcie powiedzieć, że na nieco szerszą współpracę niż ona była. To, co nam się marzyło, to właśnie nieoficjalne poparcie, nie pójście z nami w pierwszym szeregu, bo wiadomo, że sytuacja polityczna, jak i sytuacja z ustawą Prawo Łowieckie w pewnym stopniu ogranicza nasze zrzeszenie, te struktury centralne. Ale chcieliśmy mieć możliwość komunikowania się ze wszystkimi myśliwymi. Chcieliśmy zapewnić sobie kanał komunikacji i to, że nas było tylko 30 tysięcy, aż 30 tysięcy, to dlatego, że mieliśmy ograniczone możliwości komunikacyjne. To, co Kamil trafnie zauważył, my zbudowaliśmy protest na WhatsAppie. I to, co też wszyscy podkreślamy, to, że jest to ogromna siła i my ją wykorzystamy. Potrafimy się komunikować, potrafimy dzisiaj przeciwstawiać się wszelkiego rodzaju hejtowi, potrafimy z dużo większą siłą niż koalicja Niech Żyją zasypać ich. Nie wiem, czy śledzicie profil mistrza Dorożały. No w zasadzie to już każdy z nas to ma. No ja byłem, mogę tutaj otwarcie powiedzieć, byłem chyba jednym z pierwszych liderów wśród fanów. Więc tu każdy z nas stara się robić co może. I zobaczcie, jak to dobrze działa. Jeżeli chcemy dać jakikolwiek przekaz, to dzisiaj mamy już zbudowaną strukturę. Jak mamy Dorożale coś do powiedzenia, to za chwilę idzie od protestu, od naszego koru, koordynatorzy i idzie w dół. I w zasadzie to bardzo dobrze działa. Co więcej, zwróćcie uwagę, że też my dbamy i chcemy, żeby to tak funkcjonowało, dbamy o to, żeby nasz głos był głosem oddolnym cały czas. Czyli jeżeli wychodzimy z postulatami, to pytamy myśliwych, ankietujemy się, wybieramy z tego, co jest najbardziej wartościowe. Wiadomo, że nigdy nie zadowolimy wszystkich. Wiadomo, że zawsze mogą się pojawić pewnego rodzaju jakieś niejasności. Też w ramach tego, co mówił też Miłosz, jak próby skłócenia nas, padły pewnego rodzaju zarzuty, czy też jakieś takie plotki, że my zostaliśmy już kupieni, że już jesteśmy obsadzeni. To tutaj z całą stanowczością mogę otwarcie powiedzieć nie. Nie został, ja mówię za siebie, ale myślę, że za całość komitetu, nikt nie został kupiony, nikt nie objął żadnego stanowiska i nie bierze żadnych honorariów, czy też wynagrodzeń ze struktur. I ja mogę zadeklarować, że mnie nie da się kupić, jeżeli cokolwiek mamy działać, a nie chcę też się odcinać od Polskiego Związku Łowieckiego, zawsze będę strukturę wspierał, ale tak jak zawsze to chcę to robić tak, żeby nikt nie mógł mi zarzucić, że cokolwiek robimy w własnym interesie. I takie działanie nam przyświeca od samego początku. Jak mieliśmy pierwsze spotkania, to każdy też się śmiał, bo musieliśmy z głośników wyciszać telefony, jak mówiliśmy o kosztach, jakie ponieśliśmy na pierwszy protest.
20, bo żeby żony nie słyszały, ile tam pieniędzy poszło. Ale to taka już dygresja mała. I to, co my naprawdę sobie cenimy, że dzisiaj nie jesteśmy żadną alternatywą, to co powiedział Miłosz, jesteśmy trochę przybudówką, ale tym głosem natury, tym głosem takim, który bardzo już słychać i byłoby naprawdę bardzo czymś złym i niedopuszczalnym, żebyśmy my to paliwo, które zebraliśmy na protestach, żebyśmy go nie spożytkowali w tej słusznej sprawie, w tej wspólnej sprawie. Ze swojej strony to też dziękuję wam serdecznie. Dziękuję za to, że byliście, ale że też doprowadziliśmy ten protest do szczęśliwego zakończenia i ja jako formalny organizator protestu jeszcze nie dostałem faktur, które mogłyby mnie tam gdzieś puścić mnie z torbami. Liczę się z tym, że jeszcze może, to co rozmawialiśmy, że może do nas jeszcze wpaść faktura za naprawę kostki brukowej przed Sejmem, bo też trzeba wiedzieć, że protesty były zarejestrowane dwa. Protest myśliwy był zarejestrowany pod Sejmem, protest rolników był zarejestrowany pod KPRM-em. I historycznie to wyglądało tak, że o 13 rolnicy zakończyli swój protest pod KPRM-em i dołączając do nas, my jako organizatorzy braliśmy już odpowiedzialność za wszystkich. Więc co tam dalej by się zadziało? I to też mogę powiedzieć już w tym gronie, że to była naprawdę walka z czasem. Ja byłem w stałym kontakcie ze służbami bezpieczeństwa, ze służbami porządkowymi, ale też i z rolnikami i dostałem dosłownie na 5 minut bodajże, czy na 10 minut, że dostałem informację od rolników, że oni już nad swoimi ludźmi nie panują. A w tym czasie akurat u nas jeszcze politycy stali na scenie. 4 minuty przed zamieszkami formalnie zakończyliśmy protest. Więc udało nam się naprawdę w ostatniej chwili. No ale też jako osoby niedoświadczone w protestowaniu uważam, że zrobiliśmy to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Całe nasze doświadczenie, powiem, dodaj, że się opierało na tym WhatsAppie. Dokładnie tak. To WhatsApp był pierwszym narzędziem w naszym proteście. Tyle z mojej strony. Liczę na to, że kolejne działania, mam nadzieję, że już nie będziemy musieli znowu pod Sejm jechać, aczkolwiek mamy pewne plany i myślę, że jakiś piknik pod ministerstwem, za chwilę się objawi. I co? Zachęcam wszystkich do przystąpienia do naszego związku zawodowego i do tego, żeby ten prawdziwy głos społeczny był słyszalny. I to, żebyśmy nasze działania koordynowali sobie wspólnie i ten przekaz był tak soczewkowany w te miejsca, gdzie chcemy, żeby był. I na pewno będziemy się jeszcze wiele uczyli w tym funkcjonowaniu, bo nie ukrywam, że rolnicy są bardziej doświadczeni w zakresie protestów, gdzieś upominania się o swoje. Mam takie dziwne wrażenie, że myśliwi do tej pory nie potrafili się w ogóle upominać o swoje. Przyjmowaliśmy wszystko tak, jak jest, z myślą, że nie ruszajmy, bo będzie gorzej. I my, podejmując tę decyzję o proteście, powiedzieliśmy, nie chcemy ograniczać. I też jak prowadziliśmy rozmowy z Naczelną Radą Łowiecką, to mówiliśmy, a dlaczego my mamy z czegokolwiek rezygnować? Nie, chcieliśmy więcej. Jak chcą coś zabrać, niech coś dają. Nie ma już koniec tej sytuacji, że ciągle musimy się wycofywać, bo tak, bo się zmienia świat, bo się zmienia przyroda. Nie, to my tworzymy tą przyrodę, my wiemy, jak o nią dbać najlepiej. I walczmy o nią do samego końca. Dziękuję bardzo. Ponieważ już wiemy, wiecie o tym, że już Związek powstał, a parę słów kupujemy jego strukturze, bo ta struktura będzie odzwierciedla, bo już jest przyjęty, uchwalony, odzwierciedla mniej więcej takie struktury, jakie samorządnie stworzyliśmy. Czyli na najniższym poziomie jest koło związkowe, czyli tak naprawdę organizacje takie lokalne. One mogą być przy kołach łowieckich, mogą być w zakładach pracy, przy generalnie każdym dowolnym terytorium i takie koło powinno liczyć nie mniej niż 10 osób i to koło wybiera przewodniczącego. Przewodniczący koła tego koła związkowego z mocy prawa wchodzi w skład z zebrania wojewódzkiego. Czyli struktura druga to jest od razu poziom województwa i to jest z automatu ten, który przewodniczy kołu, ten jest delegatem, czy to nie jest możliwe, to jest delegatem na zebranie. O tak. Zebranie wojewódzkie wybiera zarząd wojewódzki.
składzie do 5 osób, jak pamiętam. Czyli co ciekawego, tu nie musi być w zarządzie, nie musi być członek zebrania. To może być osoba z zewnątrz, która nie jest wcale przewodniczącym, ale chodzi o to, żebyśmy nie tracili ludzi, którzy mają najwyższe kwalifikacje w zarządzaniu, żebyśmy po prostu poprzez tą demokrację, znaczy demokracja niech będzie, bo ona robi swoje i ona jest tą władzą ustawodawczą, natomiast władzą wykonawczą mają być profesjonaliści, niezależnie od tego, czy są, czy nie są członkami zebrania. I takiego członka oczywiście można w każdej chwili również odwołać. Członkowie zebrań wojewódzkich wybierają delegatów na zebranie krajowe w liczbie po 2 na każde województwo. Czyli finalnie w organie tym najwyższym będzie tylko 32 osoby. Chodzi nam o to, żeby zachować zdolność takiego zarządzania, no bo widzimy, co jest nawet na poziomie organów większych. Im jest nas więcej, znaczy nas, im jest większy organ, tym trudniej wypracować spójne stanowisko, a dzisiejsze czasy są specyficzne. Informacja żyje przez sekundę dosłownie, w dobie social mediów nikogo nie interesują sprostowania, to musi być odpowiedź natychmiastowa. Jeżeli nie jest riposta naraz, od razu, to po miesiącu, po 2, po 3, to już w ogóle nie ma sensu tego wracać, bo to jest tylko rozwiązanie gorsze. Dlatego musi być organ, który działa bardzo sprawnie i te 32 osoby, które mogą się nawet zebrać w razie potrzeby w grupie za pośrednictwem Skype'a, czy WhatsApp'a, czy jakiegokolwiek innego komunikatora, jest w stanie w miarę szybko wypracować jakiś konsensus. I te osoby wybierają organy krajowe. Są tylko 2 organy krajowe, czyli Komisja Rewizyjna i Zarząd Krajowy, który maksymalnie liczy 8 osób, no bo to znowu ten sam element. Im jest więcej ludzi do decydowania, tym trudniej jest się dogadać. Więc tu musi być sprawnie, my musimy działać szybko. Pierwsze organy zostały już wyłonione i już w celu rejestracji działania, natomiast już będziemy w tym etapie budowali dalsze struktury i no, oczekujemy, że nasze gremium, że wy również wstąpicie i że sami będziecie organizowali kolejne osoby. Przynależność do związku będzie symbolicznie płatna, wiadomo, że muszą być finanse, żeby można było działać. Chcemy, żeby to była na najniższym możliwym poziomie. Ustaliliśmy, że składka będzie wynosiła 100 zł rocznie, czyli tak naprawdę wychodzi na miesiąc 8 zł. Takie pieniądze, które no, wydajemy szybciej niż na jednym polowaniu. Więc chodzi tylko o to. Wystarczy jednego polowania. No, jest, nie, słuchajcie, nie, obiektywnie jest to równowartość jednego naboju miesięcznie. Czyli dokładnie tak, jak zostało. Z czego kolega strzela? Naboju szutowego. Ale dokładnie tak, słuchajcie, kiedy powstawał w latach 20. Polski Związek Łowiecki, to tak dokładnie była składka skalkulowana na równowartość jednego naboju miesięcznie. Jesteśmy i to tutaj w takim historycznym trochę miejscu, bo musicie pamiętać, że najstarsza organizacja łowiecka ogólnokrajowa to powstała właśnie w Poznaniu. To w Wielkopolsce powstał Związek Myśliwych, który miał być tak naprawdę wzorem dla organizacji krajowej. Tu się troszkę pokłócili działacze warszawscy i poznańscy o pierwszeństwo, no bo wiadomo, jak to bywa, każdy jest ważniejszy, ale nam akurat stąd też uznając, że Poznań jest takim fenomenalnym miejscem dla po pierwsze nawiązania do historii tej sprzed 100 lat, ale i uwaga, sprzed 1000 lat. Bo historia zorganizowanego łowiectwa bierze się od Bolesława, właśnie Krzywoustego i jego dzieci, którzy tutaj gospodarowali. To jego syn, który tutaj miał tą dzielnicę wielkopolską, Mieszko, jak nie mylę, to właśnie stary zwany Wielkopolski, to on zorganizował pierwsze służby łowieckie, bo zauważył, że nad łowiectwem trzeba zapanować. No i to, tak nawiązując do tego historycznego faktu, do tej tradycji, no to właśnie Poznań stał się miejscem, gdzie powstał Związek Zawodowy Wspólna Sprawa oficjalnie. Także słuchajcie, przystąpienie do związku wymaga tylko złożenia deklaracji, potem jest uchwała o akceptacji tego i ustalenie koła, w którym będziecie działali. To jest w zasadzie wszystko i od tej pory możemy już formalnie w strukturach z legitymacją do działania funkcjonować. Także zapraszam. Wzięliśmy z sobą parę deklaracji. One jeszcze będą oczywiście udostępnione za chwileczkę w internecie. Będzie można to złożyć online. Ja tylko przedstawię w tej sytuacji już formalnie skład zarządu i komisji rewizyjnej, bo uważam, że należy to zrobić. Komisja rewizyjna to jest Kamil, Przemek i Michał. Michał tutaj pierwszy raz. Co tu nie widać oczywiście. Tam się ukrywają, to nie są być pytania. Jeżeli chodzi o zarząd, składa się z skarbnika, którego już teraz nie ma, musiał wrócić. To jest Darek, można którego mieliście okazję poznać. Sekretarza, czyli Fryca, który
świetnie się sprawdził w rozmowie z mediami i okazał się wyjątkowym zwierzęciem medialnym. Więc żeby to uhonorować jego aktywność, takie stanowisko zostało mu przydzielone. Dwóch fajterów do walki, czyli tutaj Paweł i Maciek Perzyna, który no, chyba nie ma większego wroga dla ekologów jak Maciek. Więc myślę, że jeszcze im krwi napsuje. No i moja skromna osoba, która pokieruje naszymi działaniami przez najbliższe 4 lata. Mam nadzieję, że przy jak najszerszym waszym wsparciu. Słuchajcie, im nas będzie więcej, tym będziemy mieli silniejszą legitymację do działania i mogli mówić, że nas jest po prostu, że jesteśmy głosem wielu osób, które są po prostu profesjonalistami. Co nas będzie mocno różniło od Polskiego Związku Łowieckiego? Przynależność do Związku Zawodowego jest dobrowolna. To oznacza z jednej strony, że sami będziemy decydowali, czy kogoś przyjmiemy, czy nie, a to znaczy, że nie musimy każdego, bo to jest taki mankament dzisiaj łowiectwa polskiego, że myśliwy może być każdy, nawet osoba, która nie, na to nie zasługuje. Tylko że zda egzaminy, a jej kwalifikacje moralne są sami wątpliwe. My nie mamy takiej pewności, my nie musimy takich osób przyjmować. Co więcej, nie mamy po obowiązku ich tolerować. I w naszym przypadku, widząc, co jest problemem na skalę ogólnopolską, że często za myśliwymi ciągnie się jakiś, no, nie sobie smród, ale takie, no, informacja, że zrobił coś złego, a organy PZDM nie mogą działać sprawnie, bo procedura jest bardzo rozbudowana, to wykluczenie, wieloetapowe sądy i tak dalej, to powoduje, że to jest straszna przewlekłość i kiedy ludzie potrzebują szybkiego rozstrzygnięcia, PZDM, no, my tego pana pożegnaliśmy, bo to kusownik. No to się okazuje, no, jeszcze jest przez pół roku, jeszcze kolejne pół roku, a to rzutuje na naszą potem opinię o tych, którzy są uczciwi. Dlatego my przyjęliśmy tu zupełnie prostą procedurę. Jeżeli ktoś zawalił sprawę, zarząd wojewódzki go wyklucza i takie wykluczenie, oczywiście jest odwołanie, bo to musi być, natomiast takie odwołanie powoduje, że ta osoba przez czas zawieszenia już nie korzysta z praw i można tą sprawę załatwić w ciągu 2 tygodni i prawie czarne owce z naszego kręgu wylatują w trybie natychmiastowym. Więc tak to będzie u nas wyglądało. Mam nadzieję, że uznacie, że to jest rozwiązanie optymalne. Mam nadzieję, my zakładamy, że takie osoby w ogóle się w naszym kręgu nie znajdą, no ale trzeba mieć ten margines bezpieczeństwa, żeby towarzystwo sobie dobierać. Sami wiecie, że tak to działa, to w kołach łowieckich, tam gdzie sobie dobieramy towarzystwo, to się czujemy dobrze, a tam gdzie nam ktoś narzuca, no to sytuacja się komplikuje. Także słuchajcie, zapraszam do składania deklaracji. Paweł będzie na razie zbierał, bo nie ma Fryca w jego zastępstwie i resztę już będziemy na bieżąco, założymy grupę typowo do komunikatów już związkowych, tak żeby wszyscy dokładnie wiedzieli, co się dzieje i co robimy dalej. Wasze propozycje, wasze głosy są dla nas bardzo cenne. Każdy pomysł, tutaj ja już się podzielę pewnymi spostrzeżeniami, które koledzy z Kielecczyzny przekazali. Ja mam nadzieję, że my to wdrożymy w trybie pilnym, a więc niezwłocznie po powstaniu organizacji już tych struktur lokalnych będziemy chcieli, żeby przedstawiciele wojewódzcy udali się do posłów swoich lokalnych biur poselskich na takie rozmowy. Już formalnie pod egidą Związku Zawodowego, że my mamy problem. My chcemy, żebyście państwo go rozwiązali. Po to was wybraliśmy, to róbcie. Miał być rząd profesjonalistów, to go dopilnujcie. Nie macie, nie potrafiliście tego zrobić, to teraz nad tym jakoś trzymajcie pieczę. Bo od tego jesteście naszymi przedstawicielami. I to jest taki pierwszy element. Potem jakieś dalsze spotkania, również być może w szerszych grupach, trzeba będzie po prostu lokalnych polityków zapraszać. Bo słuchajcie, co jest najważniejsze? Ta organizacja będzie absolutnie apolityczna. Związek zawodowy jest z mocy prawa niezależny, niezawisły i my nie możemy być z żadną partią za pan brat. No nie dopuścimy do tego, żebyśmy byli traktowani jako przybudówka, tak jak to dzisiaj jest Solidarnością, przybudówka PiSu, czyjkolwiek innej opcji politycznej. My chcemy rozmawiać z każdym i będziemy to robili z każdym, kto jest gotowy nas wysłuchać i nam pomóc. Nawet z lewicą. Zresztą nie lepiej nie. Ale my, nie. Nie ma, że my się boimy. Słuchajcie, bardzo wam ciekawą rzecz powiem. Ostatnim razem z panią poseł Piekarską, która generalnie raczej nie sprzyja ostatnio myśliwym. Bardzo nie sprzyja. Poczekaj. Panią, ja też. Pani poseł jest gotowa z nami rozmawiać, bo ona na początku była na nas bardzo nastawiona negatywnie. Dzisiaj mówi, okej, rozmawiajmy, wymienimy się swoimi spostrzeżeniami, bo my nie możemy się zamykać na ludzi. Bo ludzie też pewne rzeczy mówią, co się im powiedzmy nie podoba. My musimy ich wysłuchać i pomyśleć, co możemy zrobić. Często mówią prawdę. Często ta prawda nas boli. Niestety,
trzeba też się z tym pogodzić, że reforma to nie polega na tym, że zmienimy coś u innych, ale sami u siebie coś zmienimy. I teraz musimy to zrobić tak, żeby nas to bolało jak najmniej. I żebyśmy na tym jednocześnie nie stracili wszystkiego, ale i coś zyskali. To da się zrobić, tylko jeżeli będziemy czekali, aż reformy same przyjdą, nas przymuszą, to będzie jak z dziećmi, jak z niezależnością. Bo wiecie, nawet w 18 roku, gdybyśmy wcześniej trochę wyszli o krok do przodu, pewne ruchy wyprzedzili, to pewnie te zmiany byłyby mniej dolegliwe. To pewnie Tomek ma trochę większą wiedzę niż ja, bo to jakby śledził, ale wtedy liczyliśmy, że nas te zmiany ominą. Że jak schowamy głowę w piasek, to na to zmian nie będzie. Niestety były jeszcze mocniejsze niż się spodziewaliśmy. Dlatego dzisiaj już nie możemy dalej czekać. Nie możemy patrzeć, żeby nas inni obronili. Dyplomacja już nas nie uratuje, jeżeli sami nie będziemy skutecznie i ostro walczyli. I do czego bardzo serdecznie zachęcam. Dziękuję. Ja bym jeszcze chciał tylko, jeżeli ktoś chciałby zabrać głos, to jest ten moment, bo warto, żeby... Mówimy też o tym nowym powstałym związku i tak dalej, a co z PZD? PZD cały czas funkcjonuje i nie, słuchajcie, PZD robi swoje, to są jego zadania, nie będziemy mu się przeszkadzali, będziemy do tej pory mu pomagali. Każdy z wielu z nas tutaj na sali to są również działacze PZD. Nie chcemy ani z związkiem konkurować, Polski ma swoje cele, my będziemy je wspólnie w ramach tego, że jesteśmy członkami PZD realizowali, ale jako związek zawodowy możemy również swoje cele realizować. Ja zwracam uwagę, że w Polskim Związku Łowieckim już dzisiaj istnieją związki zawodowe. Pracownicy PZD są członkami związku zawodowego i nikt z tego tytułu nie robi problemu i nikt nie oskarża ich o koniunkturalizm czy o próbę skłócenia myśliwych. Zaraz jeszcze tak podkreślę, bo siły teraz to nie mamy żadnej, oprócz nas osób, które tutaj są i jeszcze parę osób, które są na tym. Żeby zebrać, powiedzmy teraz, liczbę osób, to rok czasu to jest, nie wiem, nawet nie wiem, czy nie powiedziałbym, że za mało, tego, żebyśmy my zbudowali cokolwiek, żebyśmy się mogli gdziekolwiek pokazać i zaprezentować coś, nie? Dlatego było 30 tysięcy, ale było myśliwych, a nie w związkach. Teraz kolejna rzecz, co z bronią, jeżeli jesteśmy w związku zarejestrowani i tak dalej. Kolejna rzecz, jak mamy przyjmować nowych członków? Kto ma o tym decydować? Teraz byli wprowadzający, byli przedstawiający tych ludzi i tak dalej, i tak dalej. Kto ma tę decyzję podejmować? Odnośnie przyjmowania tych nowych członków, te nowe struktury. Po kolei. Jeżeli chodzi o broń, to wydarzy się tego związku, bo nasza sytuacja prawna jako myśliwych nie ulega zmianie. My wszyscy dalej jesteśmy myśliwymi członkami PZD, a tylko dodatkowo jesteśmy zrzeszeni w związku zawodowym. Tak jak wielu innych ludzi, którzy pracują. Nie rezygnujemy z PZD. Ależ nigdy nie żyją. Nie, poczekaj, to będzie kolega, bo tu masz. Proszę bardzo. Ja w tym temacie, słuchajcie kolega. Związki zawodowe to po prostu, jeżeli koło jest, można powiedzieć przedsiębiorstwem, prawda? No bo jest, można tak porównać jak tak. Przedsiębiorstwo, więc my jesteśmy tylko związkowcami, będąc myśliwymi, będąc Polski Związku Łowieckim. Nie demontujemy zapasów. Nic nie budujemy nowego. Tylko właśnie, żebyśmy od razu dewentywali. Ja tak to odbieram. Nie, absolutnie, to jest... Nie można na jeżeli przedsiębiorstwo jest na przykład związek zawodowy, do PZT, biorąc od samej góry, tak jak tu kolega przedstawił, i od koła, czyli my jesteśmy związkowcami. Ja na przykład w kole u siebie mogę być związkowcem, kolega też i gdzieś, później struktury się same zbudują. Ja tak to odebrałem i uważam, że jedno z drugim w ogóle nie koliduje.